witam w kolejnym programie Ocoho. Dzisiaj moimi gośćmi są Aisha i Asteja, uczestniczki X Faktora. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Dziewczyny, dlaczego zdecydowałyście na udział w X Faktorze? Więc trzeba by było sięgnąć do zeszłego roku z tym pytaniem. Wzięłyśmy udział w takim programie, dlatego że jak każdy artysta chciałybyśmy osiągnąć coś więcej, ponieważ cały czas pracujemy w tym kierunku, żeby gdzieś się pokazać, gdzieś zaistnieć. A to jest chyba najlepszy sposób na to, żeby jak najwięcej ludzi nas jednak zobaczyło. Poza tym jest sytuacja tego typu, że często słyszymy, dochodzą nas słuchy, że po raz kolejny pojawiły się na ekranach, pewnie mają parcie na szkło i tak dalej. Nie, to nie jest tak. Ja zawsze zadaję pytanie typu, kto z Was spełnił swoje marzenia, wykonując tylko i wyłącznie jedną próbę, jeden krok? Tak naprawdę nikt, więc jeżeli się nie udało za pierwszym razem, no będziemy próbować do tego momentu, aż w końcu się uda, więc jesteśmy po raz kolejny, aczkolwiek teraz w innym składzie, ponieważ jesteśmy we dwie, także w co dwie głowy to nie jest. Podwójna siła. Podwójna siła i podwójne wariactwo, co albo ktoś lubi, albo komuś bardzo przeszkadza. Niemniej jednak, no takie już jesteśmy najważniejsze, myślę, jest to, że brniemy do swojego celu. Tak, po swoje marzenia przede wszystkim sięgamy. Walczymy. Walczymy o swoje. Za nami pierwszy odcinek na live'ie. Jakie emocje towarzyszyły Wam w momencie, kiedy dowiedziałyście się, że będziecie występować na żywo? Na pewno nie dotarło radość. To do nas od razu. Tak. Ale oczywiście radość, no, wielka ekscytacja, że w końcu tak naprawdę dotarłyśmy do tego momentu, do którego każdy w tym programie gdzieś tam zmierza i że to jest jakby najważniejszy etap w całym tym programie. Te wcześniejsze castingi, no to fajnie, domy jurorskie fajnie, ale tak naprawdę no, wystąpić na live'ie to już jest coś. Poza tym masz świadomość też tego, że każdy błąd nie zostanie tak łatwo wymazany, nie zatraci się wśród tak wielkiej ilości uczestników, jak było na przykład na castingach, bo nigdy nie wiesz, jaki tam fragment danego filmu wybiorą. A tutaj jednak wiesz, że od A do Z jesteś pokazana tylko i wyłącznie ty, w tym przypadku my, gdzie jest też podwójny stres, podwójny stres. Odpowiedzialność podwójna. Tak, bo jak jedna coś zawali, to druga za to odpowiada. Tak. Także to też jest sprawdzian dla naszych relacji wspólnych, bo jesteśmy z Asteją przyjaciółkami od dawien dawna, od 10 lat, nawet ponad już. Nie musimy tego mówić. I przyjaźń przyjaźnią, ale teraz jest też praca wspólna. I okazuje się, że całkiem dobrze sobie z tym radzimy. Nawet fakt, że spędzamy ze sobą 24 godziny na dobę, bo tak niestety... Niestety, wygląda nasze życie teraz. Mówiłyśmy sobie, że pewnie przyjedziemy do Bielska, do naszego... Tak, że będziemy miały się dosyć i że będziemy się chciały zobaczyć dopiero w drodze do kolejnego etapu, czyli na kolejny live. Tak, jak długo wyglądała próba? Jak długa była? No nie widziałyśmy się tylko przez niedzielę. Każda z Was jest zaangażowana w różne projekty muzyczne. Jak udaje Wam się pogodzić to z pracą w X Faktorze? No generalnie to... Chodzimy do psychologa, co chwilę kupujemy nowe torby, gdyż nasze kółka z walizek niestety się zajeżdżają. Tak jest. Także jesteśmy często widziane w sklepach z walizkami. Cóż by tu jeszcze rzec? No jest ciężko, naprawdę ciężko, nie śpimy po nocach. Dzieci płaczą. Nie no, te tak nawet, naprawdę, których nie mamy. Te nawet, których nie mamy, tak jest. Ale ogólnie... Okej, jest ciężko fizycznie, bo nie dosypiamy, to trzeba przyznać, że naprawdę... I tak samo musiałyśmy zrezygnować jednak z wielu rzeczy, znaczy z wielu prac, które miałyśmy gdzieś tam już zaplanowane, terminy pozajmowane, z wielu koncertów, które były na ten czas zamówione. Ale coś za coś, no po coś poszłyśmy do tego programu, miałyśmy tą świadomość, że jak pójdzie nam dalej dobrze, to będziemy musiały na jakiś czas przynajmniej, no to wszystko na chwilę zamknąć, gdzieś tam wyciszyć i... A poza tym mamy świadomość tego, że za marzenia się płaci, więc kosztują troszeczkę, a powolutku nie zapeszać. Nie są to też takie wielkie koszta. Wierzymy w to, że uda nam się to potem nadrobić. Na pewno już zaczęłyście zauważać dużą zmianę, bo na pewno jesteście bardziej postrzegane w środowisku, jesteście zauważane. Jak się z tym czujecie? Czy dużo osób rozpoznaje Was? Tak.
Tak, bardzo dużo, dużo osób nas rozpoznaje i ja jestem cały czas w szoku takim trochę. Ja idę gdzieś tam przez miasto i ja nie myślę o tym, że ja jestem gdzieś w programie, o, może mnie poznają gdzieś i tak dalej. Idę po prostu tak jak zawsze, wychodziłam przez to miasto. A nagle okazuje się, że kurczę, na każdym rogu gdzieś ktoś nam mówi, o, to są te panie w ogóle z tego programu, jest nam naprawdę bardzo miło. Nawet miałyśmy taką sytuację niefajną. Byłyśmy w Warszawie, zakręciłyśmy się troszeczkę, bo nie wiedziałyśmy, gdzie jesteśmy. Podeszła do nas taka dziewczyna i mówi, słuchajcie dziewczyny, jak co, to ja wam pomogę, bo wiem, gdzie macie hotel i tak dalej. Zagubiłyście się. Nas tak wcięło, że nie wiedzieliśmy, co powiedzieliśmy, ani dziękuję, ani nawet tak. Nawet nie podziękowałyśmy, proszę. Więc jak ta pani będzie miała okazję nas kiedyś jeszcze zobaczyć, to bardzo dziękujemy. To jest bardzo miłe, bardzo, bardzo miłe. Aisza, niedawno wydałaś swoją pierwszą solową płytę, zresztą na której Astejkę również słychać. No, Asteja jest nieodłącznym elementem tej płyty, a chociaż płyta nazywa się Aisza Magia, ale to z tego względu, że jakby gdzieś tam nasze drogi zawsze się rozbiegały, chciałyśmy coś zrobić razem, ale nie było czasu, więc ja postanowiłam, że nagrywam swoją płytę. Nie dlatego, żeby robić to, bo żeby tam Astei nie było, bo ona i tak na tej płycie jest. Ja to cały czas powtarzam i cały czas gdzieś tam to wałkujemy, to, że ona tam jest, więc tak naprawdę może powinno to się nazywać Aisza Fit Asteja, żeby było dobrze. No, ale no jest płyta, jest dobrze. Jak zmieniło się twoje życie od momentu, kiedy wydałaś płytę? Nieznacznie, szczerze powiedziawszy, nieznacznie. Natomiast no, jest ta płyta. To kiedyś mi ktoś bardzo mądre słowa powiedział, że występując i robiąc cokolwiek, jeżeli masz tą płytę, to pukasz do takiego pokoju i mówisz, dzień dobry, jestem Aisza, ja mam płytę. A jeżeli jej nie masz, to tak naprawdę możesz mówić, ja śpiewam, ja mam tutaj nagrany kawałek, jeden, drugi, trzeci. A tak masz tą płytę, to jest taka karta przetargowa troszeczkę, żeby wejść trochę dalej w ten świat, do którego tak naprawdę dążymy. No i teraz mamy zamiar nagrać już płytę Aisza i Asteja. Tak jest. Która się ukaże pewnie latem. Pewnie ukaże się bardzo szybko, bo chcemy to też jakoś podgonić. Nie możemy się też doczekać tyle lat w sumie wspólnej pracy. Mogłoby w końcu zaowocować. To jest raz, a dwa, no jakby nie było, nie mówię, że jesteśmy w podeszłym wieku, ale już mamy taki ostatni dzwonek na to, żeby jeszcze coś tam ruszyć w tej maszynie show biznesu, więc mamy nadzieję, że ten rok jest nasz, bo tak sobie postanowiłyśmy, że 2013 będzie tylko raz w naszym życiu, a 13 to jest nasza szczęśliwa liczba, więc jak najbardziej ten rok jest naszym rokiem i to się wszystko spełnia. Miałam okazję w zeszłym tygodniu być podczas pierwszych live'ów, zresztą słychać mój głos do dzisiaj. Dziękujemy. Oto najlepszy wspierający nas głos na widowni. Widziałam różnych ludzi, którzy bardzo, ale to bardzo podchodzili z emocjami, emocjonująco do waszego występu, nie wspominając o krzykach, ale również zachowania. To było po prostu niesamowite, jeżeli osoby w wieku 70+, które siedziały na sali podczas waszego występu, stały cały czas i nie wiedziały, co z sobą zrobić. Nie mogły się ustać w miejscu. Jak na to reagujecie? Bo jednak stojąc na tej scenie, wiadomo, że staracie się nie skupiać na niczym, tylko na tym, żeby zaśpiewać dobrze. Ale jednak oprócz tego jury, które jest przed wami, jest również bardzo blisko widownia. Jest publiczność i to przede wszystkim, ja zawsze mówiłam coś takiego, że każdy artysta wychodzi na scenę właśnie po swoje brawa. I często pada takie pytanie, jak się czujesz w ogóle, jak te brawa w ogóle padają. No, każdy artysta wychodzi właśnie po te brawa i to jest najpiękniejszy moment dla artysty, jeżeli śpiewasz i nagle dostajesz te brawa, dostajesz te owacje na stojąco, tak jak powiedziałaś. To jest coś pięknego, to jest po to, po co żyjemy tak naprawdę na tej scenie. Ale jest też druga, troszeczkę ciemniejsza strona tej monety dwustronnej, a mianowicie to, że to wszystko zobowiązuje, czyli każda rzecz, każde słowo, które później padnie z naszych ust, wypowiedziane czasami naprawdę w ferworze, nie wiem, walki też, tak jak ostatnio, tudzież pod wpływem wielkich emocji, no czasami jakby nie do końca mamy okazję przez te kilka sekund czy tam minut w kamerce pokazać siebie tak naprawdę, jakie jesteśmy. Ludzie po tym, co widzą na ekranach, nas oceniają.
Tak, dokładnie. I niekoniecznie ktoś, kto nas nie zna, może mieć o nas dobre zdanie. No różnie to bywa, prawda? Ale to zobowiązuje do tego, że właśnie nie tylko o wykon chodzi, ale też o to, jakie jesteśmy poza kamerami, czy tam jak nas gdzieś złapią właśnie za kulisami, także... Natomiast no, staramy się po prostu być sobą, być dokładnie. Naturalny w tym, co robimy. No i tak jak wcześniej mówiłyśmy, albo ktoś nas kocha, albo nas ktoś nienawidzi, bardziej byśmy prosiły w tą stronę pozytywną. Dlatego, że też wtedy się to odzwierciedli w SMS-ach, których bardzo potrzebujemy i dokładnie. Prosimy, jakby się dało. Jeszcze poruszę temat strojów, jakie miałyśmy, bo też padały różne opinie na temat tak. tego, jak byłyśmy ubrane. Ja Wam powiem tak, że scena rządzi się swoimi prawami. Może to, co ubieramy na co dzień, niekoniecznie w jakikolwiek łączy się z tym, co ubieramy na scenę. Akurat ten kawałek, który śpiewałyśmy, utwór Moving in the Right Direction. Dokładnie, zobowiązuje do tego, żeby jednak pokazać tą było energię. Trochę szaleństwa. Poza tym tekst jest adekwatny do tego. To jest raz, a dwa, dałyśmy też wolną rękę stylistom, stwierdziłyśmy, że okej, mamy ADHD w zachowaniu, więc może niech to też przejdzie troszeczkę na stroje i damy troszeczkę poszaleć z kreatywnością i z pomysłami, więc jak najbardziej byśmy otwarci na dokładnie. Propozycję. Dziękujemy stylistom, dziękujemy, bo nam się bardzo podobało. Podobało nam się, dokładnie. Tak. Wbrew pozorom, co właśnie inni mówią, że dlaczego dałyśmy się tak ubrać. To lubimy. Była też nasza tak. inwencja, to była nasza natura. No jesteśmy zwariowane, to były zwariowane stroje lubimy kolorowe, lubimy zaskakiwać, fajne. Aczkolwiek w mięso się nie ubierzemy. Nie. Jak. Dokładnie. Jeszcze raz powtórzę, taki jeden SMS-ek. W trakcie programu będziemy naprawdę mega wdzięczne, jeżeli będziemy mogły zostać dłużej, bo najlepsza bo lekcja... Bardzo nam się tam podoba, nie chcemy stamtąd wracać. Nie chcemy. Aczkolwiek jak już się skończy, do wioska wrócimy. Dziewczyny, ja Wam życzę powodzenia i dalszych sukcesów, natomiast Was bardzo prosimy o już oglądanie już za parę dni kolejnego odcinka z udziałem Aiszy i Astei oraz oddanie głosów. Dokładnie. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia.